Jeździsz w grupie bobołyście tłoku? Opowiem Ci o kilku podstawowych zasadach jazdy w peletonie, a wszystko będzie łatwiejsze. Cześć, nazywam się Kuba Haligowski, jestem ambasadorem GoSport. Wprawdzie jestem amatorem, ale do jazdy na rowerze podchodzę śmiertelnie poważnie. Przede wszystkim jazda w grupie pozwala nam jechać zdecydowanie bardziej efektywnie, gdyż jadący pierwszy w grupie przyjmuje większy opór powietrza. Ci, którzy jadą jako kolejni, mogą oszczędzić nawet do 40% energii. Zmieniając się na prowadzeniu, możemy jechać dłużej i szybciej, bo pracujemy tylko przez chwilę, a później odpoczywamy. Żeby dobrze odpoczywać, muszę trzymać koło, czyli jechać blisko osoby przede mną. Naprawdę blisko, czasem jest to nawet kilka centymetrów. Na początku, gdy nie masz jeszcze doświadczenia, warto zachować nieco większy dystans. Zyski energetyczne będą mniejsze, natomiast bezpieczeństwo będzie zdecydowanie wyższe. Taka bliska jazda wymaga jednak zachowania kilku zasad bezpieczeństwa. Po pierwsze, jedź przewidywalnie. Przede wszystkim, jedź równo, nie przestawaj pedałować i nie szarp tempa. Nie zmieniaj nagle kierunku jazdy. Po drugie, nie hamuj nagle i bez powodu. Zaskoczysz osobę z tyłu, która może w Ciebie wjechać. Jeśli musisz zwolnić, podnieś się lekko, a pęd powietrza Cię spowolni. Jeśli jedziesz z przodu, Twoje nagłe, nawet lekkie hamowanie może spowodować efekt domina. Ci najbardziej z tyłu będą zmuszeni do ostrego hamowania, a to może skończyć się kraksą. Jeśli nie masz jeszcze dużego doświadczenia, staraj się trzymać z tyłu grupy, a szczególnie na zjazdach. Po trzecie, sygnalizuj. Pokaż wyciągniętą ręką dziury w asfalcie. Machnij ręką, by jadący za Tobą ominął zaparkowane auto. I pamiętaj, jeśli dostaniesz sygnał od osoby jadącej przed Tobą, przekaż go koniecznie dalej. Jeśli masz zamiar zwolnić, ostrzeż osoby za Tobą. Jeśli zmieniasz kierunek, chcesz wjechać między dwie osoby, zasygnalizuj zmianę kierunku ręką. Po czwarte, zakręty pokonujemy zupełnie inaczej. Gdy jadę sam, wybieram optymalną trajektorię jazdy. Zaczynam od zewnętrznej, schodzę do środka zakrętu i wychodzę z niego możliwie najszerzej. Jadąc w peletonie natomiast, należy koniecznie zachować swój tor jazdy. W taki sposób, by na wyjściu z zakrętu być na takiej samej szerokości jezdni, co na wejściu. Dzięki temu nie zajedziesz nikomu drogi. Po piąte, odrób swoje. Może nie na pierwszej grupowej jeździe, ale już na kolejnej. Nawet jeśli nie masz jeszcze zbyt dobrej kondycji, warto popracować chociaż chwilę na czele peletonu. Nikt nie lubi tych, którzy tylko się wożą. Grupowa jazda z kolegami i koleżankami to nie wyścig. Nikt za nami nie będzie zbierać śmieci. Nie rzucamy opakowań po żelach ani batonikach, gdzie popadnie. Schowajmy śmieci do kieszeni. Na ustawki rowerowe przyjeżdżamy na czas. Nie minutę później, nie pięć, przyjeżdżamy o konkretnie ustalonej godzinie. Mam nadzieję, że jazda w grupie pozwoli Wam odkryć zupełnie nowe możliwości. Subskrybujcie kanał GoSport. Dzięki za obejrzenie filmu i do zobaczenia na trasie.